tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka. Dzisiaj wcielę się w rolę kilku mam. No wiadomo, że ja jestem mamą, ale no ja jestem mamą Darią, a tutaj będzie mama nerwowa, mama wyrozumiała. No chociaż też jestem czasem nerwowa i wyrozumiała, ale nieważne, nieważne. Słuchajcie, dzisiaj wcielam się w rolę kilku mam w takiej sytuacji, kiedy odrabiają lekcje z dzieckiem. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że się wam spodoba, a jeżeli tak, to możemy nawet zrobić z tego serię. Jeśli odcinek wam się spodoba, to oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już się szykuję do mojej pierwszej roli. Jaka to będzie mama? Nerwowa mama. Oliwka, zjadłaś już? Tak. No dobra, to do lekcji. Dawaj, dawaj, siadaj tutaj, bo nie ma czasu normalnie. Ja mam tyle rzeczy do zrobienia, jeszcze muszę posprzątać, wyprać wszystko i tak dalej. Dawaj, nie ociągaj się, dawaj, dawaj. Dobra. Dużo tych lekcji w ogóle masz? No, matematyka, czytanka, polski, no. Boże, kiedy ja skończę to wszystko? Dobra, no to odrabiaj, odrabiaj. Jak będziesz potrzebować coś, to mnie zawołaj, to ja ci pomogę, okej? Okay? Mama! No, co tam? Co? Co? Tak. Co, policzyć? Ale no czego ty nie wiesz? No słonie masz liczyć i potem wpisać w kratki. No nie, nie wiesz po prostu. No jak ja byłam w twoim wieku, no to ze mną nikt nie siedział tak przy lekcjach. A będę długo pisał? Nie, ołówkiem musisz, ołówkiem, bo potem nie zatrzesz i już będzie po wszystkim. Najlepiej tak, no stronę wyrwać mam czy coś, o co tutaj chodzi w ogóle? Ty się śmiejesz ze mnie jeszcze? No dobra, to jesteśmy umówieni. Mama! Okej, okay, na tą 16. Mamo! Oliwia, zaraz idę! Okej, okay, tak rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Mama! Idę! O co chodzi? Co się stało? Czy ty nie widziałeś, że ja rozmawiałam przez telefon z kimś? O co Mamo, chodzi? No, ja nie wiem, czy to z Łukiem i z tym mam też liczyć. Też liczyć? Ale czym ty piszesz? Czy ty piszesz długopisem? Mhm. Nie, ja zaraz zwariuję. Mama perfekcyjna? No dobra, to co my dzisiaj tutaj mamy do zrobienia? Tak. Szlaczki, ale zaraz, zaraz, dziewczyno, nogę w dół, usiądź prosto proszę, tu plecy, tak, ładnie. Ładnie robimy te lekcje, ma być idealnie wszystko. Dobra, to masz zrobić, tak? Dobra. Ale co? Co na rogu stół? Nie ma opcji nawet, tak, zaraz tu trzeba zrobić idealnie wszystko. Nie śmiej się, nie śmiej się dziecko, bo to nie jest wcale żart. Bardzo proszę, nie gryź tego, nie gryź tego, bo ci zęby się pokrzywią, matko jedyna. Nie, co tutaj się stało? Pokrzywiłeś, nie gryź, nie wolno gryźć ołówka, bo ci się wszystko pokrzywi. Robimy, robimy, nie denerwuj matki, proszę cię, robimy. O co ci chodzi? Jak o co mi chodzi, Oliwia, przecież to jest tak krzywo, nie. Gdzie jest gumka? Nie mam gumki. Jak nie masz gumki? Nie mam. Jak nie masz gumki? Nie mam. Na pewno gdzieś masz gumkę, przecież była kupowana. Gdzie jest gumka? Mówiłam, że jest, mówiłam, że jest. Wszystko, proszę cię, mama, do zmywania, do ścierania. Nie no, jak kura pazurą mama. Normalnie. Co? Idę stąd. Ja, kto marzę po podręczniku? No kto? Nie, nie, ja się jeszcze uwrodziłam. Nie. Proszę cię, ładnie to W napisz. Ładnie. Czy to jest ładnie? Czy to jest ładnie? Nie, nie, po prostu masakra. No, zaraz sprawdzimy. Ja tutaj mam do sprawdzania. Bardzo cię proszę, nie bierz tego ołówka do buzi. Ja tu zmierzę, zaraz. Tu jest tak, a u ciebie? No i oczywiście, że tak. Wiedziałam. Do ścierania. Ja chyba z tą mamą za chwilę zwariuję. Moja gumka, nie dam. Wreszcie normalna mama. Więc lecimy teraz z normalną mamą i powiem wam chyba, że szczerze tak do niej mi jest najbliżej, zdecydowanie. I oczywiście, jeżeli odcinek się podoba, to zostawiajcie łapki w górę, bo jeszcze kilka mam przed wami. No i piszcie w komentarzach, czy chcecie również wersję typy dzieci podczas odrabiania lekcji. To może być naprawdę śmieszne. To co tam dużo jest dzisiaj zadane? No, jest tak. Polski, matematyka i czytanka. To lajcik, damy radę. I co teraz robimy? Polski, tak. Policz, to już zrobiłaś. I co teraz tutaj? Narysuj te elementy w ramkach na dole, których elementów jest po 6. I w te musisz narysować w ramkach na dole. Ale tutaj? Stąd? No, te same elementy. Stąd, tak? Tak jest. Oliwka, dużo pani z wami robiła na lekcji? I nie. Chcesz coś może do picia, do tych lekcji? Tak. Co nalać ci, soczku może, czy coś? Poczekaj, zaraz zobaczymy. Jest kola, sok, woda, herbatka. To co? Jest sucha. Co?
sok taki cytrynowy. No dobra, to ja chcę cytrynę. Proszę bardzo, o, no ładnie ci wyszło, super. A mieliście jakieś zajęcia dodatkowe może dzisiaj, czy coś takiego, czy nic dzisiaj nie było? No były. Jakie? Z matmy. Z matmy dodatkowe? No proszę bardzo, nawet nie wiedziałam. No dobra, no to już mamy zrobione. Czy Tankę wolisz na koniec, czy... Na koniec. Dobra. Mam niezdecydowana. Nie wiem, czy najpierw obiad zrobić, czy lekcję odrobić, czy może to pranie wstawić, albo nie wiem, kurde, ja jeszcze powinnam do lekarza chyba zadzwonić. Nie, no dobra, Oliwia, może najpierw te lekcje, tak, najpierw lekcje. Oliwcia, bo teraz zrobimy te lekcje, tak? Teraz, czy potem? Teraz może, tak? No bo ja jeszcze muszę parę rzeczy zrobić, ale to może teraz zrobimy te lekcje, tak? Tak? Okej, no dobra, to teraz, ale na pewno, tak? Teraz. A co ty taka niezdecydowana? To co ty masz dzisiaj do zadania tam? Mam ozdobić zero. Zero masz ozdobić? Tak. No dobra, no to rób. Ale na pewno tymi kolorami? Tak! Można dowolnym! Ozdob dowolnie zero. No dobra, no ale tymi na pewno, a czemu na przykład nie jakimś innym kolorem? No dobra, okej, niech już tak będzie, dobra, okej. Cześć, słuchaj, wiesz co, bo ja dzwonię się zapytać, jak ta twoja Renia zrobiła to zero. Na kolorowo zrobiła, ale że różnie? No dobra. Dobra, no dobra, okej. Nie, tak tylko pytam. No dobra, to do jutra. Mama, skończyłam! Teraz muszę zrobić labirynt. Oliwka, a ty masz jeszcze jakieś lekcje zadane? Nie. Ale jak to nic nie ma zadane? Ja tutaj zaraz muszę na dzienniku elektronicznym sprawdzić, no bo przecież co, to tak mało jakoś? No to ja się z wszystkim wyrobię, a tak... Niemożliwe, zaraz. Wchodzimy na ten dziennik? Nie, no nic nie ma. Dziwne. Mama, która mnie olewa? Mamo, a ty mi nie pomożesz? No, nie możesz sama tego zrobić, ja coś nie robię. Przestań, proszę cię, no idź, mama. Rób sama. Oliwia, no ja coś robię, teraz nie widzisz. Mama! Jak zrobię to, sprawdzić, czy dobrze zrobiłam? Co? Jak zrobię to, sprawdzić, czy dobrze zrobiłam? Sprawdzę. Mamo, pani nam kazała narysować gołą pupę w zeszycie. No to narysuj, jak pani mówiła, no. Mama, to żart. Ale co? 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 Że gołą pupę mam narysować. Jaką gołą pupę? Oszalałaś, ty zwariowała, no. Powiedziałeś, że tak. Mama, która mnie przekupuje nagrodami jak coś. Okej, to Oliwia, plan działania jest taki. Robimy szybciutko lekcję i jak szybciutko zrobisz i ładnie wszystko zrobisz, to będzie nagroda. Jej, a co mam tu zrobić w tych ramkach? Poczekaj. Ile owadów jest na każdym kwiatku? Napisz w kratkach odpowiednią liczbę. Dobra, to tak ładnie, tylko się nie pomyl i zaraz będzie nagroda, a ja będę miała spokój. No skończyłam, jaka to będzie nagroda? Listonosz przyniósł mi dzisiaj paczuchę od widza. Ja od razu miałam plan, że jak Oliwka siądzie do odrabiania lekcji, no to ja jej powiem, będzie tu jakaś niespodzianeczka i tak dalej. Ale zobacz, jaka Oliwia, nie podglądaj, zobaczcie, jaka śliczna. Darliwka, otwórz na odcinku. No to otwieramy. I lekcje odrobione. Mamo! Co? W ogóle pięknie na maksa ta paczucha jest zapakowana, jaki śliczny jest ten papier. Buty mamy chyba. Buty mamy, słuchajcie. O, tutaj jest adres też napisany, ale mega śliczny ten papier. Proszę bardzo, no, jak było przekupstwo, no to ja muszę na to zgodzić, ja będę tylko wam pokazywać jak coś. Piszcie, jakim typem mam jest wasza mama, jak odrabiacie razem lekcje, albo z jaką mamą się spotkaliście przy odrabianiu lekcji, a może w ogóle jeszcze jakąś inną. Jestem naprawdę mega ciekawa. Do końca nie wiemy, jak działa ta paczka. To jest dla Lady. Pójdę po Lady. Dla Lady. Piła, no dobra, no to idziemy po Lady. Lady już nie może wytrzymać napięcia. Zobacz, przyszedł dla ciebie prezent, Lady. Patrz. Co ty dostałaś? Oliwka, zedrzyj jej tą metkę i niech się bawi. Jaka szalona! No zobacz, co ty dostałaś! Leć! Goń szybko! Co to jest? O matka, cała złapała! Lady, co ty masz? Co ty dostałaś?
I Oliwka szuka dalej prezentów, a może ja jakiś list znajdę do przeczytania. Hej Darliwka, bardzo lubię Cię oglądać, pozdrawiam Marysia. Dla Oliwki. Słuchajcie, paczka jest od Marysi, która ma 8 lat i Marysia bardzo serdecznie pozdrawiamy i otwieramy. Zobaczymy. Oliwka coś tam otwiera dla siebie, miała kopertkę, pokaż. O kurcze, to są karty LOL Surprise, jakie śliczne. O, świnka pomalowana, no takiej to my jeszcze nie mamy, słuchajcie. Wow, co wow? Ojeju, Marysia pewnie sama robiła. Zobaczcie tylko, bransoletka z napisem Oliwka. Śliczna, co ty tam jeszcze masz? A to nie tatuaże? Naklejki, truskaweczki, słuchajcie. Śliczne. Wow, tu cały czas jest wow. O, to też chyba zrobione własnoręcznie. Zobaczcie, jaki kotełek. Oliwka, bo ja nie nadążam. Weź mi, daj więcej rzeczy na raz. A Lady szaleje teraz. Szaleje z tą piłką, jak nie wiem, tak wokół stołu lata. Tutaj jeszcze był ptaszek i lizak. I o, ale ładne to, babeczka. Zobaczcie, śliczna. To ja też sobie coś otworzę, pozwolisz. Zobacz. Dla Darii, dobra. Zamiana. Dobra, zobaczymy, co jest dla mnie w kopertce. A Oliwka niech tam sobie z tyłu otwiera. Oczywiście patrzę, bo tam ktoś się czai. Co to, gra? O matko. O, proszę bardzo, jakiś kremik mam, a ja lubię takie rzeczy bardzo. Jeszcze więcej kart LOL Surprise, jakie one są piękne w ogóle, ja ich nigdy nie widziałam, tak szczerze wam mówię. Daria i pieski Lucky Daisy, o matko, ale to jest świetne, dziękuję, masakra, jakie to śliczne. Oliwka, poczekaj, bo ja teraz, ej. Ja mam pocztówkę, ale to jest najładniejsza, najfajniejsza pocztówka, jaką w życiu widziałam, zobaczcie. No mega, mega co to ty wygląda. Przepraszam, zrobiłaś? Co zrobiłam? Dla Darii, Oliwki, Dawida i Stasia i Lady pozdrowienia z Gdyni od Marysi. O, od kogo? Marysia? Mama. Wysyp troszkę na siebie i troszkę na Oliwię. Dlaczego wy mi to robicie? Ale taka jest. Marysia, bardzo możliwe, że niedługo będziemy w Gdyni, więc może byśmy się zobaczyły. Oliwka, zobaczcie, w jakiej sukni. Przepiękne to jest, ale super to zrobiłaś, naprawdę mega. Tyle takich różnych, wiecie, materiałów i w ogóle ja bardzo lubię robić takie rzeczy. I wracam. Mój piesek Shiba, Instagram Shiba, podłoga 2020. No to ja już wiem, od kogo jest ta paczka. No pamiętam cię. Ale słodziak z tego twojego pieska. Mam tutaj jeszcze jedną pocztówkę dla Darii i Oliwki, zobaczcie, z osiołkiem. Ja wiem, że to jest nieuniknione. Mam swoją bransoletkę, Daria, super. Mama, cześć, nie? Torpedę. Marzę o tym po prostu, żebyś to na mnie wysypała. Dobra. Hydroolejek do mycia ciała, słuchajcie, ale jeszcze nie, ale trochę, bo trochę też ma być. I maseczka! A tu jest chyba portret całej naszej rodzinki, Daria, zobaczcie. Oliwka, Dawid, Staś, Lady Dog. No, troszeczkę. Super, stoki woki, mega śliczne to jest. Dobra, poczekajcie, bo ja nie wiem, czy ja czegoś nie ominęłam, bo... Ale trochę! To było trochę. Więc tak, fajnie, bardzo fajnie. Znowu mam dekorację włosów. Ja z piękną fryzurką, słuchajcie, znalazłam jeszcze coś takiego. Prześliczna kokardka. I mam jeszcze Lamo Spinacza. I on jest naprawdę super. I ja tam nawet z tyłu mam taką tablicę, gdzie wieszam jakieś zdjęcia, rysunki Oliwki. I ja od razu sobie tą lamkę tam przywieszę. Oliwka ciągle grzeje z Lady, która tak głupia jest tą piłką na maksa. No i bo bardzo. Ja jej rzuciłam piłkę, a ona poleciała i się odbiła. Bardzo dziękujemy, Marysia. Oczywiście serduszko dla ciebie leci. No i pozdrawiamy z całego serduszka. Zobaczcie, jak tańczę. To może przejdźmy do. Chyba ostatnia mama nam do pokazania została, więc chcecie? Ciekawe, co to będzie. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Co się dzieje? Gdzie jest piłka i gdzie jest pies? Halo! Mama, która zostawia wszystko na ostatnią chwilę. Masakra.
Która jest godzina? Oliwia, do lekcji, dawaj, siadaj, siadaj, siadaj! Co? Siadaj do lekcji szybko, bo już jest taka godzina, nie no, bo... Nie zdążymy, nie zdążymy. Matko, teraz się zaraz spać powinnaś kłaść! Dawaj, 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 szybko, Boże! Oliwka, musisz jeszcze wykąpać, umyć zęby, zjeść kolację, wklejki szybko mamy. I spać! Wklejki macie? No to rób te wklejki, ja już szykuję na jutro wszystko, jakieś ubrania i tak dalej. Dawaj, dawaj, a tu z matematyki coś jeszcze? No nie, nie! No, mogłaś mi przypomnieć! Mogłaś mi przypomnieć! Mama, mogę ci coś... Bo w jednej książce mam 100 kartek. Nie, nie masz tego, nie, nie masz, mam. Na pewno nie. Mam. Że ci zadali 100 stron. Niemożliwe, pokaż mi, która. Poczekaj! Mama, a co tu chodzi? Wpisz brakujące liczby. Tutaj musisz wpisać brakujące liczby, dobra? Dobra. Kapusta kiszona, olej, papier toaletowy. Rób, rób! Bo ja się na zakupy muszę jechać, poczekaj. Mama, tu co wstawić? Co? W te dwie. No, no co, no brakujące, brakujące. No, no bo zapomniałam. No 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dalej, dalej, no. A co ty tutaj zrobiłaś? 10. Co ty tutaj zrobiłaś? 10. Nie! Wszystko na ostatnią chwilę! Zawsze wszystko na ostatnią chwilę! Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, w sumie taki całkowicie inny od wszystkich, wam się spodoba i jeżeli chcecie, to zrobimy taką serię, wiecie, mama VS córka i tak dalej, jakieś typy mam, typy córek i w ogóle może to z tego wyjść naprawdę coś fajnego. No i oczywiście piszcie, która mama była waszą ulubioną. I tak, no, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, przyszła moja córka. Właśnie, dla ciebie najważniejsze pytanie. Która mama najbardziej ci się podobała? Dobra! Ta normalna. Ale wiesz, która jeszcze mi się podobała? Taka była jedna, ta z tą linijką, co latała. Śmieszne to było, że tak, tak. Co? Więc my bardzo dziękujemy za oglądanie. Jeżeli lubicie nasz duet, to możecie podsyłać pomysły na takie jakieś zamiany i tak dalej. W komentarzach przed nami jeszcze zła córka, VS dobra córka, przepraszam, versus albo kontra, miałam się poprawić. Pamiętam, pamiętam. No i co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego. Hej!